Sensacyjne wyznanie Miałej Popek w TV Republika z Indorem. Anna Popek przeżyła niecodzienną sytuację w programie TV Republika, kiedy spotkała się z indykami, co wywołało u niej strach. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w internecie, pokazując, jak prezenterka była przerażona ptakami. Anna Popek prowadziła program Jedziemy w Czerwińsku nad Wisłą, z dala od warszawskiego studia. Wieczorem zamieściła na swoim Instastory z relacje z ogrodu jednej z przyszłych gościń, gdzie spotkała się z indykami, które nie były zadowolone z obecności kamery. Ich gulgoczący odgłos dodatkowo zestresował Annę. Brakowało tylko, aby ktoś zaśpiewał popularną piosenkę ludową o babie, która miała koguta i indora. Anna Popek wystraszyła się indyków. Wszystko zostało nagrane. Od 2 miesięcy Anna Popek sprawdza się jako gospodyni programu śniadaniowego w TV Republika. Stara się, aby program był interesujący, przynosząc na wizję różne przedmioty i angażując się w różne zadania. Jako doświadczona prezenterka wie, jak przyciągnąć uwagę widzów. W jej najnowszej relacji, pełnej dynamiki, poruszała się niepewnie między dwoma indykami, próbując przynieść kwiaty kobiecie. Boję się. Ale czego się nie robi dla telewizji Republika? To nasza gospodyni. Jutro będziemy tutaj nagrywać i realizować nasz program wspaniały. Endoury też wystąpią. Mam nadzieję, że ja też, bo mnie nie zadziobią, mówiła. Anna Popek wspomina pierwszy dzień pracy w TV Republika. Anna Popek szybko zdobyła sympatię ekipy TV Republika po dołączeniu do zespołu. W kwietniu, na swój pierwszy dzień pracy, przyniosła ciasto, aby przełamać lody i poprawić nastrój. Moi rodzice zawsze mówili, nie wchodź w nowe miejsce z pustą ręką. Trzymam się tej zasady i zawsze, gdy zaczynam nowy projekt, przynoszę coś słodkiego. Serniczek na zimno z galaretką zniknął w mgnieniu oka i wszystkim bardzo smakował, opowiadała. Anna Popek podkreśla, że w nowej roli czuje się dobrze i cieszy się z każdego dnia spędzonego na planie programu śniadaniowego. Dziennikarka z entuzjazmem opowiada o swojej pracy, zaznaczając, że jest to dla niej nie tylko zawodowe wyzwanie, ale także okazja do nawiązania nowych przyjaźni i zdobycia cennych doświadczeń. Każdy dzień przynosi coś nowego. Uwielbiam ten element zaskoczenia i różnorodność tematów, które poruszamy. To pozwala mi się rozwijać i być wciąż na bieżąco z tym, co się dzieje w kraju, mówi Popek. Cieszę się, że mogę być częścią tego zespołu i mam nadzieję, że nasze starania doceniają także widzowie. Anna Popek przyznaje również, że praca w TV Republika daje jej wiele satysfakcji i motywacji do dalszego działania. Każde spotkanie z widzami, każda rozmowa z gośćmi to dla mnie nowe wyzwanie i inspiracja.